Witam w kolejnym odcinku z MotoGP 20 Kariera Zawodnika. W poprzednim odcinku był wyścig we Francji na torze Le Mans. No wyścig, w którym tak od początku wyścigu sukcesywnie, że tak powiem, zbierałem sobie kary czasowe, aż uzbierało się chyba 2 sekundy. No i dosłownie na ostatnim okrążeniu tak zwiększyłem przewagę nad drugim zawodnikiem, żeby ledwo, ale wygrać ten wyścig. Ulepszenia, to rama za 2 tygodnie już będzie w pełni gotowa. Silnik za 5 tygodni, zostało mi jeszcze 2 rzeczy do rozwoju. W generalce na razie prowadzę, jeszcze na razie malutka, 8 punktów przewagi to jest prawie nic. I na ten wyścig już jest poziom trudności 90. No, kontynuuję tam swoją taką politykę, że po każdym wygranym wyścigu o 5 w górę, ale na 100% staniemy. No i teraz pora na Grand Prix Włoch. Oczywiście już jestem po treningu. Pół sekundy przewagi miałem nad drugim zawodnikiem. I teraz pora na kwalifikację. Pogoda w treningu też, tak jak w kwalifikacjach wyścigu, słońce. W poprzednim sezonie było tutaj zwycięstwo, ale to wtedy jeszcze był trochę inny poziom trudności. Tu już tylko miękkie opony. I wyjeżdżamy. The mechanics are taking the bike out of the pit and the rider is ready to get on. Let's see if some interesting information comes from the configuration chosen for the next lap. No, nauka toru nie trwała długo, no bo to już jest drugi sezon, więc teraz to jest takie tylko przypomnienie. Wystarczy takie o 2 okrążenia i już tak mniej więcej wszystkie punkty hamowania mam połapane. Tor Mugello to jest też jeden z tych piękniejszych torów w kalendarzu. Położony w Toskanii, we Włoszech. No i ja jak miałem wyjazdy do Włoch w charakterze kierowcy, to zdarzyło mi się parę razy jechać, ale no nie koło samego toru, ale no tutaj w tej okolicy niedalekiej. Bo jeździłem tak średnio raz w miesiącu w okolice Rzymu. Tor też jest sam w sobie jednym z tych takich dłuższych torów, no bo tutaj uzyskujemy czas okrążenia powyżej 2 minut. No przynajmniej ja tak jeżdżę. No tak z głowy to nie jestem w stanie powiedzieć, ile tutaj wynosi rekord okrążenia w kategorii Moto 3. No musiałbym sobie to dopiero sprawdzić. No a my już wychodzimy na tą prostą, bardzo długą prostą i za moment rozpoczniemy pierwsze okrążenie w kwalifikacjach. Każdy zakręt ma swoją nazwę. To widać właśnie w lewym dolnym rogu, koło minimapy.
Pierwszy sektor za moment się już skończy. Ale no jak wiadomo, na początku okrążenia jeszcze nie ma żadnego odnośnika. Tor bardzo płynny. No ma tam takich kilka zakrętów, do których trzeba bardziej dohamować, ale tak właśnie na kategorię Moto 3 to płynny tor. No fajne było okrążenie, ale do tego momentu. Ten wyjazd już trochę mi tam niepotrzebnego czasu doliczy. Ale zrobimy jeszcze jedno okrążenie. Bazero 2-3 Antonelli. Po dwóch sektorach byłem od niego szybszy, ale właśnie w trzecim sektorze, tam gdzie wyjechałem, już byłem wolniejszy od niego. Na finalnie o 60 sekundy. No i zobaczymy, co przyniesie to okrążenie. Na póki co 0,2 wolniej. Ale to tutaj miałem ten błąd. Na poprzednim okrążeniu. Teraz jeszcze muszę dowieść to okrążenie do końca. No jest 130 tysięcznych, ale ostatni sektor to już właśnie na treningu też założyłem, że nie jest najmocniejszy w moim wykonaniu. No jeszcze kilka sekund i wszystko będzie jasne. No nie, 0,2, 245. No to jest szóste miejsce dopiero. Czyli stawka jest bardzo ciasna. Sam nie wiem, co robić z tym okrążeniem. Będę je ciągnął dalej i zobaczę, co będzie pod koniec. Jak będzie wolniej, to zjadę. Ale raczej będzie wolniej, bo już jadę na uboższej mieszance paliwa.
No 1/10 straty to nie. To już z tego okrążenia nic nie będzie. A już spadłem w międzyczasie na 8 miejsce. No to w tym wyścigu już nie będzie tak łatwo. Coś tam chyba jeszcze czas poprawili, albo to no, mnie też jakiś dwóch wyprzedziło, bo najpierw byłem szósty, potem spadłem na 8 miejsce, no ale przewagi są pewnie niewielkie. Ma 363 tysięczne. Tym razem nawet tego zespołowego wyzwania nie uda zrobić. Nawet już jest właśnie ten poziom trudności realistic, więc tu już nie ma co liczyć na to, że rywale będą wolniej jeździć. Race fans tuning in. Today's Moto 3 race is being held in the hills of Tuscany, where the Italian Grand Prix is about to start. The weather is great and the temperature is perfect for racing, so we're just waiting to find out which riders have opted for hard tires and which have opted for soft. Właśnie to, co powiedział. Dobór opon. Sam nie wiem, co by tu wybrać. Znaczy na tył. Na tył na pewno wleci miękka opona, tylko co na przód wziąć? No pewnie pójdę tak bardziej na spokojne rozwiązanie, czyli pośrednio. No tutaj też czytam jeszcze te porady odnośnie tych temperatur. No 43 stopnie mamy temperatury asfaltu, czy teoretycznie na pośrednią oponę się nadaje. Wezmę sobie paliwa na maksa, żeby używać tej bogatej mieszanki częściej, no zwłaszcza na tej prostej cały czas. No ale najważniejsze to nie stracić gdzieś tam właśnie punktów, bo póki co jest dobrze, póki co w każdym wyścigu no zdobywam punkty. Wszystko też jeszcze będzie zależało od tego startu, jaki tutaj mi się uda, czy zostanę w blokach, czy dobrze wystartuję. No ale to już ode mnie nie zależy, bo start jest automatyczny, bez asysty, czy z asystą. No i trochę zostałem, ale nie tak strasznie, czyli to był taki start po środku, bo nie zostałem jakoś strasznie, ale i znowuż start nie był dobry. No jadą całym torem i jak tu się przeciskać gdzieś do przodu? No a to jest Moto 3. Nie tylko Moto 3. No tu wiadomo, motocykle mają to do siebie, że kilku zawodników się zmieści na torze obok siebie. Przynajmniej to pierwsze okrążenie. Czekam, jak się sytuacja potoczy. Właśnie chodzi mi o to, żeby już tak delikatnie się rozjechali. Żeby nie jechali w grupie. No jest pierwsza kara czasowa, ale żeby
żeby nie było aż tyle co we Francji. Ostatni zakręt. No tu by się przydało być gdzieś w miarę blisko nich, żeby się tutaj napędzić dobrze i w tunelu się trzymać. No chyba się łapę w ten tunel. Niewybitnie, ale przynajmniej nie zostałem. Ale już widać na przykład po hamowaniu tutaj, bo wcześniej na tym mniejszym poziomie trudności to ich na hamowaniu łapałem, a tutaj już no nie ma tego. I tak nie ma za bardzo gdzie atakować, a nie chcę znowuż też no nie chcę na siłę, na chama. Z jednej strony to niesportowe, a z drugiej strony no uszkodzenie motocykla równa się, że zaraz bym spadł na koniec stawki przez to, że motocykl był zablokowany. Zaatakowałem, ale on mi chyba odpowie. No nie, nie odpowiedział. No jedno miejsce jest. Foggia tu jest. Jego by pasowało wyprzedzić. Foggia, Masia, Antonelli, Suzuki. To jest ta czwórka, na której mi najbardziej zależy, żeby dojeżdżać przed nimi w wyścigach. Kończymy drugie okrążenie. No i teraz jadę na tej pozycji, na której wystartowałem, czyli na ósmej. Zostawiłem sporo miejsca, ale nie wcisnął mi się. No tu to miejsce jeszcze z tamtego sezonu pamiętam, że za to lubiłem doliczać i to trochę czasu. Już 70 uzbierałem. Tutaj jest gdzieś ta taka jakby zauważalna część trasy, gdzie się do nich zbliżam. Ale tu mu nie wejdę. Tu mu nie wejdę, a troszkę bardziej w prawo już by były kolejne dziesiąte sekundy doliczone. Tego paliwa cały czas coś tam oszczędzam. Może wyjdzie tak akurat, że na ostatnie okrążenie całe będę miał na tyle, żeby pojechać. No teraz trochę gorsze okrążenie wyszło, bo dalej skończę za Fordzią. I Minio jest też tuż za mną.
spojrzałem szybko tak na mapę, w razie czego, w razie jakby mnie wyprzedził też Minio, to kolejni rywale no gdzieś tam troszkę bardziej zostali. Są takie momenty, gdzie się ewidentnie do nich zbliżam, ale znowuż potem przychodzą takie, że mi uciekają. I to tak wychodzi na jedno. No jeszcze ta kara czasowa, zapomniałem o niej. W takim wypadku to jestem 9. Antonelli, nie, Lopez prowadzi. Lopez, Antonelli drugi. A to nawet chyba dobrze, że Lopez prowadzi, no bo tak w generalce to on chyba jest poza jeszcze tymi zawodnikami, których wymieniłem, że oni są najgroźniejsi. I tutaj ten fragment właśnie, na którym odrabiam do nich. Ale to jest gdzieś tak tylko do tego miejsca. Opony się trzymają na tył. Tył jest miękki, on to trochę bardziej będzie schodził, ale się trzymają. Nie przegrzewają się nic. No, to już się zaczyna w tym momencie przedostatnie okrążenie. To będę 8 albo 9. Wszystko zależy od tego, jaką będę miał przewagę na mecie nad Minio, który tam jedzie troszkę za mną. No ale trzyma się. No już tak patrząc do przodu, to następnym wyścigiem jest Katalonia.
tam w Katalonii rok temu, jeśli ktoś nie pamięta, no to przegrałem wygrany wyścig. Prowadziłem aż tu na piątym chyba okrążeniu, no po prostu w zakręcie numer 5 wjechałem na krawężnik i zamiast odprostować motocykl, to jeszcze go przytrzymałem w złożeniu i w ten sposób się przewróciłem. No a potem po przewrotce to już wiadomo, motocykl nie jechał, jak uszkodzenia były. Tam jeszcze chyba drugą wywrotkę zaliczyłem w następnym zakręcie. No właśnie tamte dwa zakręty w Katalonii, one są dosyć zdradliwe i naprawdę trzeba na nie uważać. Są właśnie takie zakręty na wybranych torach, że trzeba na nie uważać i najlepiej to ich unikać w ogóle. Znaczy, no krawężniki. Bo tak poza tym to no dobrze mi się tam jeździło w Katalonii. No może jeszcze ten taki jeden zakręt bardzo ostry po przeciwległej prostej do prostej startowej. No moim zdaniem tam w tamtym miejscu trasa nie powinna tak przebiegać. Powinno być jak dawniej. Ale to do tego tematu właśnie wrócę w Katalonii. Przypomnę właściwie o co tam chodzi z tym. No przymknę trochę paliwo, bo jeszcze nie dojadę. No to ostatnie okrążenie w sumie to mi wyszło nawet nieźle, bo dosyć się do nich zbliżyłem. No, czyli troszkę też tempa brakło. No to nie był wyścig do wygrania, ale gdyby tempo było lepsze, to mogło być inaczej. Starts to fill up with the stars of the race. We're going to take a look at the Moto3 race final ranking. Właśnie, tak patrzę na najlepsze okrążenia i najlepsze okrążenie wyścigu należy do mnie. Czyli gdybym jechał w miarę tak samo i przebił się na pierwsze miejsce, to było. Ten wyścig też, no mógłbym być na podium. Ale to jest coś, z czym mam problem, no już od zawsze. Z tym, żeby no, trzymać identyczne tempo, żeby jechać no, równo. Właśnie tak mam, że wyjdzie mi lepsze okrążenie, potem może coś gorsze, potem znowu lepsze. Tak jadę dosyć na zmianę. No my już możemy, no nie, to jest wyścig po wyścigu, czyli dopiero po Katalonii to ostatnie ulepszenie ramy będzie dostępne. No ja mam w generalce 3 punkty już tylko przewagi nad Suzukim, Fordzie 14, Antonelli 26. Masia troszkę spadł, ale on pewnie wróci do walki. No więc Grand Prix Włoch za nami. Właśnie gdybym trzymał tempo takie no, na maksa, to może by się udało na podium. Kto wie, może i nawet zwycięstwo, ale tego tempa zabrakło. No i też poziom trudności, który jest już też no miał na to wpływ, bo przede wszystkim zauważyłem to hamując do pierwszego zakrętu. W tamtym roku to wiadomo jak było i tam na innych trasach no po prostu zawodnicy
dużo wcześniej hamowali ode mnie. No to to by było na tyle i do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie zrobimy Katalonię.